Jak zapewne większość z Was wie, jakiś czas temu spod kamienia wyszła Kazimiera Szczuka. Niegdyś popularna dzięki programowi Najsłabsze Ogniwo, gdzie założeniem było, aby prowadząca irytowała uczestników swoimi docinkami i kąśliwymi komentarzami. Wybawiłaś się historii swojego narodu? No, tak się wyrażę. Tak można to ująć. Powinieneś się wstydzić, czołgać teraz po podłodze, błagać o przebaczenie, a Ty wyglądasz zupełnie jakbyś był z siebie zadowolony. Sprawiło to, że choć była to jedynie narzucona forma i nie wiemy, jak pani Kazimiera zachowuje się w gronie bliskich, wielu ludzi zaczęło darzyć ją antypatią. Dlatego, gdy po latach pojawiła się jako prowadząca w jednej z najpopularniejszych w tym kraju serii wywiadów i popełniła ogrom karygodnych błędów, internet wybuchł. Doczekała się wiralowych fragmentów wywiadu, domagano się ściągnięcia jej jako prowadzącej z tej serii. Napisano o tym wiele artykułów na różnych portalach, a ona sama przeprosiła publicznie za to, jak przeprowadziła wywiad. Zupełnie bezsensownie zaatakowałam gościa, przewywałam mu, krzyczałam na niego, właściwie nie dawałam mu dojść do słowa. Szczerze mówiąc, bardzo trudno było wysiedzieć i oglądać ten wywiad bez poczucia zażenowania, dlatego chciałbym wykorzystać tę okazję i porozmawiać o tym, Czego można nauczyć się z tego wywiadu, oraz jakich zachowań unikać, aby ludzie się do ciebie nie zrażali. Wraz z każdym błędem dostaniecie alternatywne zachowanie, które będziecie mogli wykorzystać, niezależnie od tego, czy jest to luźna wymiana zdań z kimś bliskim, czy intensywna debata na argumenty. Tymczasem, zanim zaczniemy, w dalszej części filmu przygotowałem dla Was specjalny prezent, dlatego zostańcie ze mną, jeśli interesują Was takie treści jak ta. A teraz, aby nie przedłużać, zapraszam do filmu. I zaczynamy. Zacznijmy tymczasem już od analizy wideo, więc od najbardziej rzucającego się w oczy błędu, czyli natarczywego przerywania. Który zapewnia nam po pierwsze bezpieczeństwo, to jest ten element, o którym się czasami e, no zapomina, ale choć, niej, choć Polska... nie wszystko nam się tak? w ogóle podoba, jak no funkcjonuje. Który ma e, sens, jeżeli rozmawia się z państwem, e, które jest państwem prawa. No tak, ale to e, właśnie państw, dlatego, które chce zrealizować, ja rozumiem, ale to właśnie państwo prawa w tej chwili... Oglądając ten wywiad i zapisując sobie momenty, w których prowadząca przerywa swojemu gościowi, zliczyłem prawie 30 takich sytuacji, ale część z nich nawet nie zapisałem, bo w połowie zdałem sobie sprawę, że to po prostu nie ma sensu. To jest no, bardzo ciekawe bo ja jestem, bardzo nie, nie, to ja no, Chciałbym bardzo szczegółowo, Znaczyń, dla, tak to, bardzo precyzyjnie, my, bo ja, to jest jasne. bardzo ważne. Rzeczywiście takie, takie yy, tezy się pojawiają w debacie publicznej. Tak, tak, ale, ale tutaj w czwartek, w 52, na tym 52 miejscu, roku. Ale to w się, że ja prowadzę tę rozmowę, a nie Pani pan, redaktor. i chciałabym, żeby pan teraz przestał mówić? O ile samo przerywanie komuś jest dopuszczalne w konwersacji, to nie powinno mieć miejsca aż 30 razy w 20-minutowej rozmowie. Jeśli już z kolei przerywamy komuś, to powinno wyglądać to mniej więcej w ten sposób. Stryb głosowania, który został oparty kiedyś o zasadę konsensusu, że jeżeli podejmujemy Dobrze. ważne decyzje, wszyscy ale się muszą panu zgodzić. przerwać, przepraszam, bardzo, ale muszę panu przerwać, ponieważ muszę zadać kolej znaczy. Muszę. Bardzo proszę Panie Jestem ciekawa to... pana odpowiedzi na następne pytanie. W tej sytuacji prowadząca zachowała się w porządku i gość nawet z chęcią oddał jej rozmowę swoimi słowami, proszę bardzo. Dlatego, jeśli chcemy zmienić temat rozmowy lub dodać coś, zanim druga osoba skończy swój monolog, najlepiej jest przeprosić lub powiedzieć wprost coś w stylu muszę wejść w słowo. Czasami dobrze jest też uzasadnić, dlaczego to robimy. Drugi człowiek zobaczy, że nie mamy złych intencji, co zwiększa szansę na to, że pozwoli sobie przerwać i nie da mu to poczucia bycia atakowanym. Jaki jest sens wszczynania tego teraz? A jaki jest sens niewszczynania tego i rezygnowania z tego, co nam się należy? To myślę, że to jest to pytanie, które trzeba sobie zadać. Jeżeli mamy. to znowu, czy ja mogę w ogóle cokolwiek powiedzieć w tym programie? Ja staram się powiedzieć jedno zdanie, a to mi. Nawet jednego zdanie lepiej. Ja rozumiem, ale krótko, nasi słuchacze zasługują na to, żeby. Drugim często spotykanym błędem jest brak chęci zrozumienia drugiej osoby. Manifestuje się to na wiele sposobów, a jednym z nich jest kompletnie niesłuchanie tego, co ma do powiedzenia drugi człowiek. Zwykle wtedy przerywamy, czy nie nawiązujemy do wypowiedzi drugiej osoby. W końcu to, co mówi, nie ma najmniejszego znaczenia. Liczy się tylko nasza opinia i to, co my uważamy za słuszne. W tej scenie dla przykładu prowadząca zadaje pytanie, ale nim usłyszy odpowiedź, od razu zakłada, co miał na myśli jej gość, dlatego przerywa mu swoją interpretacją, nie odnosi się do tego, co chciał powiedzieć, a potem zmienia temat. Mhm. Dlaczego mi się tego nie uznaje? Świetne no właśnie, pytanie. Dlaczego? Nie uznaje tego dlatego... Że są naciski polityczne, co niestety to nie jest teoria czy jakiś wymysł. Przecież przewodnicząca mm -hmm. Komisji Europejskiej. Czyli to robi nasza opozycja, tak? Pani redaktor, no, zadaje bo... mi pani pytanie i nie daje mi pani A skończyć. zdania. Ta rozmowa coraz bardziej traci sens. Komisja nie, nie Europejska, sens jest, jest. Pani, pani. Problem w tym, że jeśli druga osoba wyczuje, że jest jedynie przerwnikiem między naszymi wypowiedziami, sama okopie się w swojej opinii, bo po co otwierać się na zmiany, skoro druga osoba nie zrobi tego samego? Jako alternatywę polecam stosować parafrazy, czyli powtórzenie kluczowych części czyjejś wypowiedzi własnymi słowami. Pozwala ona sprawdzić, czy dobrze zrozumieliśmy drugą osobę, a przy okazji damy jej poczucie, że chcemy ją zrozumieć. Z kolei, nawet jeśli kluczem tego wywiadu była debata i prowadząca nie szuka porozumienia ze swoim gościem, który nie jest jej kolegą, to nadal zrozumienie drugiej osoby jest niezbędne, aby móc wejść z nią w polemikę. Jeśli Was to interesuje, napisałem kilka artykułów o tym, jak dyskutować z ludźmi na swojej otwartej grupie. Linki są w opisie. A przy okazji oczywiście zapraszam Was również do subskrypcji. Idąc dalej, oprócz przerywania czy słabej umiejętności słuchania, Kazimiera Szczuka wprowadzała do wywiadu o wiele więcej takich konfliktowych zachowań. Jednym z nich był sposób odnoszenia się do wypowiedzi drugiej osoby. Każdy może to zweryfikować. No ale błagam, ustawą znaczy, mielibyśmy ale, to robić. No dobrze, to, ale jeżeli. Przepraszam, jakbyśmy wprowadzili, przyja, to za chwilę przyjdzie ktoś i powie, to zmieńmy ustawą. My uważamy, że to generalnie zaznaczenie to nie mają podstaw faktycznych. Ale dla czystości sprawy. Nie pani, sądownictwo jest tak, nie, że istotne brywał, jest to, żeby jak ktoś chce być politykiem, ma prawo, może zdjąć togę iść do partii nie, politycznej. No przecież, a nie być politykiem w Ale I to znaczy i lewej, i prawej strony. Kiedy druga osoba coś do ciebie mówi, a ty po jej słowach, lub co gorsza, jeszcze w ich trakcie, zaczynasz swoją wypowiedź od słów: Nie, 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 to dokładnie tak, jakby powiedzieć: To, co mówisz, kompletnie nie ma sensu. Takie słowa nie negują bowiem części wypowiedzi, a dosłownie wszystko to, co powiedział drugi człowiek. Jeśli z kolei odrzucimy całość wniosków i doświadczeń drugiej osoby, to pokazujemy, że nie ma tu w ogóle miejsca na dialog i zrażamy osobę do dalszej dyskusji. Tutaj jako ciekawostkę macie fajną kontrę na taki zabieg, którą popełnił gość. Wiedział on, że nie można zanegować całej jego wypowiedzi, dlatego zaczął zadawać pytania, aby prowadząca bezpośrednio wskazała błędy w tym co powiedział, przejmując tym samym kontrolę nad rozmową i tak powstała scena, która obiegła polski internet. Jeżeli ktoś dzisiaj Chcę twierdzić, że Związek Radziecki działał w imieniu Polski. Nie, nie, nie. No to znaczy, nie, że, znaczy nie nie mówi, pan, że. Nie mówię, że to ja robi ale... pani, ale są takie głosy w yy... debacie. Związek Radziecki. No, był zrzekliśmy okupantem. się niejako pod presją nie, nie. okupanta, ale zrzekliśmy się reparacji. Co to znaczy, że się zrzekliśmy? Yy, to znaczy, że się zrzekliśmy. Kiedy się zrzekliśmy? W jakiej formie? Yy, no, w takiej formie, że się zrzekliśmy po prostu. Nie, bisemnie. nie, pani redaktor, to... alternatywa jest tutaj bardzo prosta. Jeśli nie podoba ci się coś w opinii drugiej osoby, to nie zaczynaj zdania od takich słów jak to tak nie działa, to nieprawda, co mówisz, wcale tak nie było i tym podobne. Zamiast tego wskaż, które elementy układanki ci nie pasują, a przy tym wyjaśnij swój ciąg myślowy drugiej osobie, by zrozumiała, dlaczego tak myślisz. Kolejnym błędem jest tutaj próba ośmieszenia drugiej osoby. Technika, którą do tego zastosowała tutaj prowadząca, jest bardzo często widoczna podczas kłótni i zapewne ty sam nie raz ją stosowałeś. Polega ona na wzięciu dwóch wypowiedzi, które są w jakiś sposób ze sobą sprzeczne, a następnie wykazaniu, że razem nie mają one sensu i nie możemy ich połączyć. Na, ale chodzi o wspólny standard. Nie, nie, wspólny nie. nie standard ale to znaczy, nie Unii wiem, no, albo, bo pan na początku powiedział, że my już spełniliśmy te warunki, na podstawie których powinny były nam być. Ma, powinny być nam wypłacone pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, czy znaczy na Krajowy Plan Odbudowy, a potem pan powiedział, że te zarzuty są bezzasadne. Czyli tak jakby raz pan jest po stronie Zbigniewa Ziobry, a raz tak jakby, co so, chcę powiedzieć, że dobrze już z tą Unią, dobrze... Ja nie jestem, już, pani redaktor, po stronie Zbigniewa Ziobry czy Ursula von der Leyen. Ja tej techniki używa się po to, aby podważyć to, co mówi druga osoba i udowodnić swoją rację. Problem jednak w tym, że takie zachowanie to jak personalny atak, który powoduje konflikt. Jeśli bowiem ta wypowiedź miała jakiś sens, ale nie dostrzegliśmy go, bo na przykład nie mieliśmy pełnego obrazu sytuacji, to dopuszczamy się bezpodstawnego ataku. Alternatywą jest tutaj danie swojemu rozmówcy odrobiny czasu na wyjaśnienie. Jeśli więc mamy sytuację, w której ktoś mówi sprzeczne ze sobą rzeczy, Możemy nie sugerować od razu, że ktoś się uśmiesza, tylko poprosić o wyjaśnienie, czy jest coś, o czym nie wiemy. Jeśli ktoś skutecznie się wyjaśni i pokaże, że sprzeczności tutaj nie ma, to po prostu przejdziemy dalej, a jeśli nadal mamy wątpliwości lub ktoś zaczyna gubić się we własnych słowach, to właśnie złapaliśmy drugą osobę w pułapkę i dopiero wtedy należy przeprowadzić atak. Kolejnym elementem prowokującym konflikt, jednocześnie błędem, jaki możemy popełnić, są próby manipulacji narracją. W tym wywiadzie prowadząca próbowała dwukrotnie zastosować manipulację, która miała na celu zmienić kontekst pewnych faktów. Pani ja przewodnicząca von der Leyen powiedziała no. wprost, że jej celem jest doprowadzenie do tego, żeby Donald Tusk został premierem. Powiedziała to publicznie, to nie, to nie jest wymyślone ja wiem, przeze ja, mnie ja czy rozumiem. zmontowane. No mogła coś takiego powiedzieć, yy, no, ale. Nawet nie mogła, tylko powiedziała. Ale może tak, może. W tym wypadku, mówiąc, że europosłanka mogła coś takiego powiedzieć, sugerujemy, że mogła też tego nie powiedzieć. Gość jednak szybko zareagował, wyjaśniając, jak było naprawdę. Gdy zostaniemy przyłapani na takiej próbie spłaszczania pewnych faktów, tak jak pani Szczuka próbowała tutaj to zrobić, to podważa to nasz autorytet, ponieważ ludzie zobaczą w nas kłamcę i przestaną ufać temu, co mówimy. Ale, ale zadała ja mi chcę, pani pytanie, pan, co, jeżeli się zrzekliśmy. I to jest nieprawda. Dobrze, Powiedziała pani nieprawdę powie... nasi słuchacze tak, zasługują nie, to na to, jest żeby to ścisły, sprostować. Pa, to nie jest nieścisłość, nie, to ale... jest nieprawda. Ostatnim punktem naszego programu jest próba zaznaczenia swojej dominacji w dyskusji. Kazimiera Szczuka w trakcie wywiadu używa swojej pozycji do tego, aby uciszać gościa i kontrolować jego zachowania. Dla przykładu krytykuje odpowiedzi, które jej daje. Ale pan z drugiej Wielu ludzi, wielu pytanie, ludzi, powtarza, tą wielu ludzi powtarza tą tędę. Wielu ludzi powtarza tą że polska się. Pokazuje mu wprost, że nie zamierza zmieniać formatu rozmowy. Jeżeli pani będzie mi przerywać, Będę... nie będzie mi dawać skończyć Będę. nawet jednego z ja nich, to ta chcę, żeby pan kończył. nie będzie ja Rozkazuje mu, kiedy może mówić, a kiedy nie. Da. Bardzo proszę, żeby w czwartek, pan przestał w tym mówić, dobrze? Ustala nawet sposób, w jaki ma się wypowiadać. Krótko, zwięźle i na temat. Czy wprost instruuje gościa, co ten ma aktualnie powiedzieć? Może pan to powtórzyć na. Wielu ten, polityków w proszę komisji europejskiej w tym. Takie zachowanie to jednak nic innego, jak pokaz siły. Kiedy prowadząca zobaczyła, że wywiad nie idzie po jej myśli. Najpewniej no podświadomie sięgnęła do bardziej prymitywnych rozwiązań i zamiast argumentów zaczęła używać innych narzędzi. Dzięki temu mogła pokazać samej sobie oraz słuchaczom, że to ona ma tutaj kontrolę i wywiad ma wyglądać tak, jak jej się podoba. Taki pokaz dominacji czy atak na drugą osobę nie musi jednak następować tylko poprzez słowa, ale jest widoczny również w tym, jak się poruszamy, jakiej tonacji używamy i jaką mamy ekspresję twarzy. Zwróćcie uwagę na to, jaką mowę ciała ma w tym wypadku prowadząca. Chcę, pani będzie mi prze Gdy wskazujemy na kogoś palcem, mamy dłoń skierowaną w dół, stosujemy zamaszyste ruchy lub nachylamy się do drugiej osoby, to jest to oznaka chęci dominacji. Dokładnie w ten sam sposób ojciec daje reprymendę swojemu dziecku czy szef, gdy mówi swoim pracownikom, co zrobili nie tak. Działając w ten sposób pokazujemy swoją wyższość i sprawiamy, że ktokolwiek, kto choć trochę zna swoją wartość, nie będzie chciał się podporządkować takiej próbie i prawie wszystkie wartościowe osoby z Twojego otoczenia nie będą chciały w nim przebywać. A jeśli dotrwasz do tego momentu, to chciałbym Cię serdecznie zaprosić na moją stronę interpersonalny.pl lub link podany w opisie. Możesz tam odebrać darmowy e-book, w którym opowiem Ci 5 najczęstszych błędów, które psują pierwsze wrażenie oraz wpływają negatywnie na Twoje relacje. Dzięki poradom zawartym w tym materiale już nigdy nie doprowadzisz do sytuacji, gdzie ktoś zrazi się do Ciebie przez Twoje nieświadome zachowanie. Ja z kolei szukuję dla Was coś naprawdę dużego, dlatego jeśli odbierzesz e-book, jako pierwszy dowiesz się, co to takiego, i będziesz miał możliwość skorzystania ze specjalnej promocji. Więcej informacji już wkrótce. Podsumowując, jako ludzie mocno trzymamy się swojego zdania. Jest to naturalny mechanizm, ponieważ nasz mózg nie powstał po to, aby zrozumieć prawdę, a postrzegać taką rzeczywistość, która pomoże nam przetrwać. Gdy więc trafiamy w dyskusję, w której ktoś się z nami nie zgadza, nasz mózg wykształcił wiele trików, które służą udowodnieniu swojej racji. Dlatego, nawet jeśli lubimy emocjonalną szermierkę na słowa, to łatwo z tym przesadzić. Staniemy się wtedy ignorantem, wrażliwym na opinię innych. Będziemy przerywać, nie słuchać tego, co mówi druga osoba, prowokować z nią konflikt, a nawet będziemy stosowali pomniejsze próby manipulacji narracją. Są to negatywne zachowania, które nie prowadzą nas do donikąd i sprawiają, że zdrażamy do siebie ludzi. Zamiast tego powinniśmy otworzyć się na dialog i nawet jeśli z kimś się nie zgadzamy, przyjąć strategię, która nie będzie opierała się o słabej jakości ataki. Dawajmy sobie skończyć zdanie, a jeśli zaś chcemy komuś przerwać, zróbmy to w odpowiedni sposób. Stosujmy przy tym parafrazy i unikajmy robienia z naszego gościa idioty, który sam sobie przeczy. A tymczasem to tyle i do zobaczenia za tydzień.